dyrektor Łukowskiego Szpitala musi odejść. Trwa procedura odwołania Grzegorza Gomoły. Powiatowa koalicja płaci za lojalność radnego Andrzeja Wisińskiego. Opozycja mówi, że to handel polityczny. Sam Gomoła niechętnie wypowiada się na ten temat i czeka z pokorą na decyzję w swojej sprawie. Spodziewam się, że no teraz ma Rada Społeczna od 27. W punkcie ma być odwołanie dyrektora. No to co? No to odwołanie. No. Z pisma, które zarząd powiatu skierował do związków zawodowych działających w szpitalu, dowiadujemy się, że umowa o pracę Grzegorza Gomoły zostanie rozwiązana z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wśród przyczyn podjęcia takiej decyzji znalazły się między innymi brak należytego nadzoru i zaniedbania personelu na oddziale dziecięcym, w wyniku czego na szwank narażone zostało dobre imię szpitala i powiatu. Zasadnicze rozbieżności co do wizji funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej. Zasadnicze rozbieżności w temacie dochodzenia do standardów, w szczególności bazowych. Utrata zaufania. Na ten temat chcieliśmy porozmawiać ze starostą Januszem Koziołem i poprosić go o skonkretyzowanie, na czym polegają rozbieżności, o których mowa w uzasadnieniu. Niestety komórka szefa powiatu milczała. W środę po południu odbywało się posiedzenie zarządu powiatu, a dzień wcześniej podczas sesji Kozioł tak tłumaczył powody, dla których Gomoła musi odejść. Jeżeli chodzi o pozyty w terenie, zaniedbane. W Wojciechowie do dzisiaj nie ma podpisanej umowy. W Jedlance i w Stoczku póki co nie ma żadnego planu dostosowania pomieszczeń w tych dwóch ośrodkach. Podobnie jest w gminie Wolamisłowska, problemy z Wandowem chociażby. Ciągłe problemy z Wandowem i z samym obiektem i niestety z lekarzami. Więc najlepiej z tą podstawową opieką zdrowotną poza Łukowem to niestety nie jest. Przyczyny, dla których zarząd powiatu chce zwolnić Grzegorza Gomołę, zdaniem opozycji, leżą gdzie indziej. Sprawa małej Zosi to tylko pretekst, żeby pozbyć się dyrektora, który politycznie nie pasuje koalicji rządzącej powiatem. Diabeł tkwi w szczegółach. Prawo i Sprawiedliwość oraz Przymierze dla Ziemi Łukowskiej, aby mieć większość w Radzie Powiatu, potrzebowały głosu radnego Andrzeja Wisińskiego. Ten walczący z układami samorządowiec łukowskiej wspólnoty samorządowej sam chcąc nie chcąc stał się częścią politycznej układanki. Opozycja uważa, że właśnie odsłoniło się prawdziwe oblicze koalicji. Te ostatnie wyjaśnienia starosty, że chodzi o dobro szpitala, o dobro pacjentów, no bo przecież sprawa Zosi, to jest takie typowe rozminięcie się z prawdą. To był typowy przykład handlu, bo ja tylko przypomnę, że gdyby nie ten handel, to by nie było tej koalicji po prostu. W powiecie już od dawna spekuluje się, że miejsce Gomoły w fotelu dyrektora ma zająć inny działacz łukowskiej wspólnoty samorządowej. Jest nim Władysław Kobielski, który od lat jest związany ze szpitalem. Prawie to oficjalnie się mówi, że dyrektorem czy następcą dyrektora Gomoły będzie pan dr Władysław Kobielski. Jak wynika z protokołu posiedzenia zarządu powiatu, do którego dotarli dziennikarze, zwolnienie Gomoły to decyzja wynikająca z ustaleń koalicyjnych. W dokumencie czytamy, że Andrzej Wisiński, członek zarządu powiatu, przypomniał, że podczas rozmów i uzgodnień dotyczących utworzenia i funkcjonowania koalicji zapadły uzgodnienia dotyczące dyrektora SPZOS. O tą sprawę postanowiliśmy zapytać samego zainteresowanego. Niestety samorządowiec nie miał czasu wyjaśnić, czy jako radny walczący z układami dobrze czuje się w roli obrońcy takowego. Tak, słucham. Dzień dobry, panie Andrzeju. Kłaniam się. Łukasz Prusak z tej strony. Panie Andrzeju, mogę chwilę zająć? Bo mam sprawę do pana. Nie mam czasu w tej chwili. Szybkie pytanie, tylko odnośnie tych... Nie, panie szanowny, nie mam czasu i nie mogę rozmawiać. Odebrałem. A kiedy może pan rozmawiać? A tego drewnianego nie chcę, ani próchniastego. Dużo zdrowia, życie. Do widzenia. Panie Andrzeju, halo. Ale proszę tylko... Negatywną opinię w sprawie odwołania dyrektora Grzegorza Gomoły przedstawił zarządowi powiatu Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych. Jego szefowa Bernarda Machniak uważa, że zapowiadane zwolnienie Gomoły ma podtekst polityczny. Merytorycznych związek się nie dopatruje tam zarzutów, natomiast wczoraj Związek Zakładowy Organizacji Związkowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych po uzyskaniu protokołów z zarządu powiatu ma podstawy twierdzić, że to są zarzuty raczej polityczne, tak? I to są polityczne oczekiwania niektórych koalicjantów z ekipy rządzącej w tej chwili.
Jeżeli zarząd powiatu zdecyduje o zwolnieniu Grzegorza Gomoły, dyrektor otrzyma 3-miesięczny okres wypowiedzenia. O sprawie będziemy informować na bieżąco.